O właśnie. Trzeba się światła pozbyć. Tego pana też się chętnie pozbędziemy. Pozbędziemy się chętnie tego pana. Jasne, że tak. I kto tutaj jeszcze jest? Oho, piesiu. Psina, super, wspaniale. Psina to jest to, czego najbardziej potrzebowałem. Kurde, zaraz nas wywęszy. Kundel 1. Oho. Albo nas wywęszył, albo... Albo ten facet znalazł trupa. Oho. Okej. Rozwaliliśmy dwóch, rozwaliliśmy pieska. Myślę, że... No jak na razie to dobry... Dobry start w tej części misji. Przepraszam, coś mi siadło na gardło. Trup ściele się gęsto. Trup ściele się gęsto. A gdzie jest tamten pan? Gdzie on jest? Dobra, polazł sobie tam. A tymczasem my sobie przyjdziemy tutaj. Mam nadzieję, że nas nie luknie. No, on tak się rozgląda, skubaniec. A ty mamy strasznie duże oświetlenie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia zielonego. Dlaczego tu jest tak duże oś... Ups. Jakoś tak... Niefajnie tutaj luknął. Okej. Jejku, jakie wielkie oświetlenie. Straszne. No ponad połowa. Trzy kreski. Trzy kreski. Dobra. Aha, już wiem. Czyli dojdziemy sobie do tych drzwi. Tylko, że nie pójdę na raz, bo zanim jeszcze on otworzy te drzwi, to ten ziomek może już wracać i nas zobaczyć, a akurat tam jest latarnia. Także poczekamy sobie spokojnie, aż on, i ściszę Kubę Wojewódzkiego, aż on sobie po prostu pójdzie znowu w drugą stronę. Ty swoją drogą, ja swoją drogą. Nie chcę ci przeszkadzać, stary. Otwieraj, otwieraj, otwieraj! No właśnie. Cyk. Wspaniale. Otwieramy drzwiczki. O stary, nic, 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 nic tu nie ma, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Ajajajajaj. No niestety nas zobaczył, skubany. Przyjdzie tu? Szkoda, że nie mamy tego patrzenia przez ściany. Bo by było tutaj bardzo przydatne. Weźmy sobie może kulki oszałamiające, jakby... Jakby co. Ale ja tam wolę... zabijać. Serio. Takie zabijanie po cichu to normalnie frajda? Jakich mało. Ali Cat. W sensie, że kot Aliego, czy co? Kurde, nie mogę stąd wyjść. Żeby nas nie zobaczył. Oho. Myślicie, że mogę go sprzątnąć tutaj? Kamera? Jest. Kamera is dead. Wszystko jest dead. Kamera is dead. Ten koleś jest dead. Denat. Dobra. No to sobie tutaj. Tiruriru. Co my tu mamy? Apteczuchę. Proszę bardzo. Apteczka.
A tutaj... Tutaj nie wiem, co mamy. Mamy jakieś drzwi. Bez wątpienia. Tylko nie wiem, czy tam ktoś jest. O, tam kogoś widzę. To powolutku, mam nadzieję, że nas nie zauważy. Szybko do cienia. I powolutku... Oj, ruszył się, ruszył się! Schowaj się za skrzynką. Nie widać nas, nie? Sam siebie nie widzę. No. Oho, on chyba wpisywał kod. Także trzeba się chyba pospieszyć. Jeżeli chcemy kod sprawdzić. Użyj panelu. Tak. Czyli tak. Tu. 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 I tu. Dobra. Mamy akcesa. I powolutku, wiecie co? Ja sobie zgaszę tą lampkę. Ale najpierw sobie zapiszę. Zapiszemy sobie i tam wejdziemy. Bo nie wiem, co nas tam czeka. Dokładnie. 12. Klik. Tak. No. I drzwiczki. Co tu mamy? Co tu mamy? Aha, tu mamy takiego pana, który jest brzydalem. No cóż, nie widzę, kto jest przed nim i nie wiem, czy mogę sobie spokojnie wejść za jego plecy. Ups. Tam szedł jakiś inny. Delikwent. Dobra. Jeden sprzątnięty. Jeden sprzątnięty. O, apteczka. Milusio. Bierz apteczuchę. Amunicja. Przeładujemy sobie do pistoleciku. Weźmiemy sobie amunicję jak najbardziej. I sobie weźmiemy amunicję do tego. Też sobie przeładujemy, bo najpierw musimy przeładować, żeby zapełnić cały magazynek. Amunicja. Jest. I amunicja do pistoletu. Jest. Nie wiem, jak tutaj zrobić. Wiecie, jak ja to zrobię? Wyjdę sobie stąd. Żeby, a nuż jak nas zaczną szukać. No właśnie. O to mi właśnie chodziło, że jakby nas czasem zaczęli szukać, no to będziemy mogli się wycofać. Tylko nie wiem, czy czasem nie znaleźli tego kolesia. Lepszą broń. A przynajmniej bardziej precyzyjną. Mam nadzieję, że tutaj żaden nie ma zamiaru wyjść. Chyba sobie poszli. Zwątpili. Albo się oni w ciemności nie chcą bawić. No a przecież... Po co ja to rozwalałem, jak mogłem kliknąć przycisk? Nothing here. Jak to nothing here, jak tutaj coś jest? Tylko, że ty o tym nie wiesz. I tutaj chodzi jeden. A tutaj stoi drugi. Tylko, że tutaj jeszcze jest gdzieś na dodatek kamera. Sorry. Get out of the way. No ładnie. Ops. Oni tak specjalnie, kurde, kucają, żebym ja ich chyba nie trafił. A cóż. Tak to też bywa. A mamy, tymczasem mamy bardzo dużo amunicji tutaj na zapasie. Także stwierdziłem, że sobie możemy pozwolić na... Gdzie tu jest ta kamera?
Także stwierdziłem, że możemy sobie pozwolić na rozróbę. Chyba każdego by to zwabiło. Takie strzały, więc najprawdopodobniej już tutaj nikogo nie ma. O, następna kamera. Alarm się włączył i nic z tego. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? O, a może tu? O, właśnie. Pięknie. O to chodzi. O to chodzi. O, czyżby mnie ktoś dziabnął? Ale mamy tyle apteczek, że uhuhu. Dobra. A ja sobie zapiszę w tym momencie, bo... też nie wiem, co mnie tam czeka. Na 13. Idziemy szybko. That's enough, Pen. We've got more than enough fuel on board, and we need to get moving, okay? Aha. To są te ciężarówki, które mamy zatrzymać. On coś mówił o tym, o benzynie i o tym, że wybuchło. To raz, dwa. Pięknie. To ja lubię. Ha, 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 ha. Pięknie, pięknie. Co za łajza. Przewrócił się na prostej drodze. Nie mogę. Great work, Fisher. Those nukes aren't going anywhere. Now the general. Right. We think he and his computer both are in the ambassador's office. You'll need Ferong alive to access his data. Można otworzyć klapę i wejść do środka. I've got an armed hostile. No ładnie. Whoever is there, come on! I teraz skąd do nas strzelają? Wyszli są. A jak ci się skończy amunicja? Co mamy? Jakie mamy w ogóle cele? Zdobądź dostęp do komputera Feironga, aby przesłać dane do Fort Maid. Śmierć Konga Feironga oznacza porażkę misji. Jeżeli Feiron zginie przed odblokowaniem komputera, misja zakończy się porażką. Bywa. Co ty chcesz, stary, od nas? A jakieś uwagi, tak? A może odblokować... Dobra. Co ty od nas, stary, chcesz? No. Uspokoiliście się wreszcie? Rzuciłem wam fajnego granata. Się zamknijcie wreszcie. No, przynajmniej się rozwaliła ta. Przynajmniej się rozwaliła jakaś tutaj lampka, bo chyba tutaj była o wiele jaśniej niż w tym momencie. Z tak daleka chyba go nie rozwalimy. Nie sądzicie? No chodź bliżej, chodź. W ogóle jesteśmy niewidzialni. Także możesz sobie iść w naszą stronę. O, jakie ciepłe rury. Ciepłe rury. Ty, czemu tak nagle się zrobiliśmy bardziej widzialni? Aha, chyba, że on miał pistolet z... czym? Chyba, że on miał pistolet z latarką. Jest tu ktoś jeszcze? Gua! I need help! The general is trying to kill himself! Aha. Where are you? His office! No, idź. Idź, nie zabijam cię. Powstrzymaj go, bo ja muszę go mieć żywego. Także spokojnie.